No witam serdecznie. Dzisiaj będziemy opowiadać o retrograniu, czyli o tej Meksach i o czym jeszcze? O Commodore. Atari chyba raczej nie będzie dzisiaj, także ja się biorę do montażu filmiku i działamy. No i co tu na pierwszym? To jest w ogóle taka przygotowana kolekcja komputerów do pokazania. I to cały sens tej kolekcji, przynajmniej w moim wypadku, był taki, że ja zawsze chciałem mieć w zasobach ten komputer, którym kiedykolwiek się zetknąłem. No i tak po kolei się zbierało, nie? No to jest ZX Spectrum Plus, odnowiony, odrestaurowany, ściągnięty z Anglii w ogóle. Jako uszkodzony, i tu warto taką rzecz powiedzieć, i widać, że to chyba widać dobrze teraz, że dla Sinclaira te komputery robił Samsung. Nie wiem, czy to widać. Widać tekst, nie? Widać elegancko. No i tu jest ten tekst właśnie, że robione w Korei by Samsung Electronics Company Limited under license for Sinclair Research Limited. No. Komputerek co? Był w zasadzie sprawny, wymienione różne tam klamoty w nim, trochę wyczyszczony. Teraz co? ZX Spectrum Plus. Tak, ZX Spectrum Plus. Teraz odnośnie ładowania gierek na coś takiego. No to możliwość jest taka, że no mamy na przykład, można je ładować z telefonu. Wyjdę z tej lokacji. Tradycyjnie. Kabelek jest taka przejściówka. Aha. Wkłada się ją w gniazdo słuchawkowe. Trzeba wszystko lewą ręką. Ale to ma i zapis, tak? I. Tak, obydwa. I zapis, i ten. I wchodzi tutaj w te dwa gniazda. I tam ear i mic, nie? Dwa. No i co? Na telefonie odpalamy sobie coś takiego. Wybieramy literę, z której chcemy gierki, no na przykład, bo to jest alfabetycznie, nie? No. No i jedziemy, co tu będzie, o Jet Set Willy. Jedziemy Jet Set Willy, to chyba prawie dużo osób w to grało, nie? Tego Jet Set Willy'ego. No i co? I załadowało grę u góry i tu na dole i klikamy play. I jedzie. Powinno być słychać. Ale w głośniku Spectruma będzie słychać. Aha, racja, bo z tego, co mi się kojarzy, bo... O właśnie, już ładuję. Także tak z telefonu, nie? Można. I tak starą technologię żeś połączył z nowoczesnością. No, z nowoczesnością, tak, dokładnie. Aha. Drugi patent to jest urządzenie na eBayu. Można kupić coś takiego, ja nie wiem, jakieś tam kilkanaście dolarów pewnie. I taka ładowaczka, czyli to taki trochę sam player. Wyżej, tylko wyżej kamerkę. No dobra. Kartę SD wkładamy. Tutaj wyjście, wejście. Z menu się wybiera co, gdzie i ta sama metoda. I ile to kosztuje? Nie, jakieś może ze 20 dolarów, coś takiego tam, taki w miarę tanio, można to tego poszukać. I są kity do samodzielnego złożenia, ja wziąłem gotowe, bo mi się nie chciało składać, także. Drugi, no to jest to, co będzie niedługo. Timex też odnowiony, ten ja zresztą pisałem na forum o nim, ten właśnie, który tam pokazywałem, to jest dokładnie ta maszyna. Aha. Timex nigdy się do Stanów ten 2048 nie przebił, dlatego że, znaczy tak wyczytałem, że nie przeszedł testów tych na emisję i no po prostu chodzi o jakość. Jakość miał zbyt słabą. Za to inny Timex. Jeszcze chwilę przerwę, bo wspomniałeś o forum. To ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć tutaj dla wszystkich widzów, że jest forum, jest strona, ogólnie strona piracz.pl. Na której jest odnośnik w zakładce forum i możemy sobie tam pisać o swoich problemach. Macie jakieś pytania tam, czy do mnie, czy tutaj do kolegów, to nie ma problemu, możecie sobie pisać. Dobra, wracamy do tej Meksa. No, teraz jeszcze mamy tutaj ten Timex 2048. Co tu jeszcze? No, on tam standardowo miał jeden joystick w Spectrumie, w ogóle to trzeba też przypomnieć. Joysticka nie ma, trzeba kupić specjalny interfejs.
no i ten joystick podłączamy dopiero przez ten interfejs, także dlatego te spektrusie w ogóle padały szybko, bo wiesz, wszyscy grali na klawiaturze, tak. Także ta klawiatura szybko zdychała tam. Ale to, nie, to nawet nie o to chodzi, tylko że wiesz, zobacz jak kiedyś była technika, że nawet kurde wyjścia na joystick nie było, bo ten komputer miał służyć w ogóle do czego innego. No dokładnie, nie tam gry to była tam taka uboczna sprawa, która stała się główną tak naprawdę. No ale można było programować, w ogóle tu komendy Basic'a są nad klawiszami, czyli mogłeś takim skrótowym językiem, musiałeś pisać load czy read, tylko można było przez kombinację klawiszy od razu dostać od razu gotową komendę na ekranie. To trochę, jak się tego wyuczyło... Wiadomo, że nie zrobisz literówki. Tak, no to pomaga trochę. Jak się tego człowiek wyuczył, to można było całkiem sprawnie jakiś tam program w Basic'u produkować. Podobnie w Timexie, nie? Teraz też taka rzecz odnośnie, to też Timexy, spektrumy. Zasilanie jest odwrotnie, nie? Tutaj minus jest na kołnierzu, sorry, minus jest na bolcu, a plus jest na kołnierzu. Trzeba uważać, bo to często ludzie niszczą je w ten sposób. Tu jest tak samo. 9 V, ale plus na kołnierzu, minus na bolcu. To trzeba pamiętać o tym. Co jeszcze ciekawego? I teraz też taka ważna rzecz dla spektrumów, że one inaczej mają joystick, to znaczy, chyba one mają masę, no ile dobrze pamiętam, te Kempstony przywieraną na stykach, także no, to powoduje, że joysticki z automatyką, jakąś elektroniką mogą nie działać, może nawet komputer uszkodzić, także trzeba uważać. No także to tyle, to pewnie tam więcej będzie o Timexie 2048 później, także tu nie będę się rozwodził. No i tu mamy następną maszynę, to jest ZX Spectrum Plus 3, to zanim w ogóle Sinclair padł, a raczej był wykupiony przez Amstrada, to chyba jedna z ostatnich maszyn, no nie była ostatnia, to był jeszcze Sinclair QL, o ile dobrze pamiętam. Tylko walizkę widzę. No, okay. Dobra, już widać. Była taka maszyna i on miał stację dysków krystalową. No i to już było fajne, bo miał tryby emulacji 128 kg, tryby emulacji takie same, wiesz, dla 48 i dla gier takich natywnych miał 128. Aha. Także no to już fajna maszyna była. Ten jeszcze nie jest do końca uruchomiony, tam niektóre rzeczy nie działają w nim. No ale też dobyty z Anglii, ściągnięty, jeszcze czeka na nas na swój czas. Tutaj od razu pokazuję, że dyskietki udało mi się zdobyć. Niektóre jeszcze w celofanie, nieotwierane. To są te dokładnie, co tam... Czekaj, uda mi się wyjąć, czy się nie uda. Chwilę. No jeszcze widać, jak ona wygląda, tak? Naklejka w środku. Obustronny zapis, nie? No i to wchodzi tutaj w tą... A rok produkcji? Żebym ja to wiedział. Trzeba by... Ale co, późne 80, tak? To jest tak, tam końcówka. Widać coś tutaj? O. Widać. Wszystko elegancko widać, jakość jest normalnie HD. Ale tu roku chyba nie ma. Made in Japan i... Trzeba by zobaczyć, który to... Ja dokładnie nie sprawdzałem, wiesz, tu chyba... Dobra, ja to robię tak. Serial, o to już Tajwan, tak, serial number, trzeba będzie się zakopać. Z kilobajtów. No i to jest jedna z takich późnych Sinclairów. Był jeszcze jeden QL, ale z niczym niekompatybilny wstecz, czyli na tej maszynie jeszcze można było grać w gry 48, nie, z tych tam pierwszych spektrumów, a już później nie, także... Jak Amstrad się zabrał za te maszyny, to już nie było kompatybilności. No i dobra, tutaj trafiamy teraz, ja to odłożę, te wszystkie klamoty. Trafiamy już w świat Timexów. No i co to jest? To jest sprzęt biznesowy. To jest w walizeczce. Ten sprzęt, mówiłeś, że jest na sprzedaż, tak? Czy nie? Jest, albo na zamianę, jeśli ktoś by chciał. To jest Timex 1500, 16 kB RAM-u, stan to idealny. To na forum. Tak, ja wrzucę zdjęcia na forum. On ma drobną wadę, opiszę co i jak, ale to jest po prostu taki stan naprawdę igielny. Co tu dużo mówić? To był sprzęt do planowany do edukacji. Tu jest na przykład, no, ale do biznesu głównie, to jest magnetofon, to wszystko wiesz, się świeci, błyszczy, bo cały czas w walizce, nigdy nie używane w zasadzie.
środku to wygląda naprawdę fajnie. No, który tu rok? Mamy gdzieś rok? Chyba nie ma. Będzie to, podejrzewam, że tak na oko jakiś 82 w tych granicach. To było używane jako zestaw do nauki, prawdopodobnie czytania. Tu są te kasety od tego zestawu, zasilacz, no, gumowa klawiatura. To działa, wszystko można podpiąć na NTSC. No widać, że to jest coś, jakiś portugalski produkt przebił się w Stanach. Nie? No, wyglądało to bardzo poważnie. Fajna walizetka, tu jeszcze papiery do tego, o, widać. Także bardzo fajna rzecz. To ten zestaw jest na sprzedaż, ewentualnie gdyby ktoś chciał się zamienić na jakiś inny sprzęt komputerowy, tam jeśli byłby zainteresowany, to bardzo chętnie porozmawiam na ten temat. No, to wszystko jest w dobrym stanie, także tu już nie będę tego piłował więcej. No i dobra, i dalej idziemy w świat Timexów. I tu nam się trafia Timex 2068. To jest praktycznie no, chyba najwyższy Timex, jaki w ogóle tam w Stanach wylądował. Co on ma takiego ciekawego? Przede wszystkim to ma system kartridży. Nie wiem, spróbuję to pokazać. Ok, tu jest taki slot. Ten slot, ja nie mam kartridża żadnego, jeszcze się nie dorobiłem. Mam natomiast płytkę, która jest tu normalnie wkładana i którą się ładuje, wiesz, na którą normalnie można wlutować EEPROM. EEPROM, no. I, no i na przykład zrobić jakimś tam, po prostu jakieś programy załadować w ten sposób. Okej. No to można, programy ładuje się właśnie, jest kostka z EEPROM-em, program na tym siedzi, wkładamy, uruchamiamy i to co jest na tym kartridżu, to ten Timex. To ten Timex będzie obsługiwał. No oprócz tego jest jeszcze ładowanie z magnetofonu, tak jak w Spectrumach. Problem tylko jest taki, że ten Timex głośnik standardowo z tyłu, nie wiem czy tu będzie ROG, gdzieś zaraz zobaczymy. No nie ma niestety. Co? Tutaj fajna sprawa, z jednej strony joystick i z drugiej strony joystick. Dwa joysticki już miał, włącznik swój własny, takie same rarytasy, jak to tam. Rarytasy, właśnie. I tu tak, normalnie to jest Sinclair, tak? Na tym tak, znaczy, Timexie będzie wszystko to, co na naszym ZX Spectrum, tak? No, tu jest właśnie problem mały, bo one miały jakoś inaczej pamięć zorganizowaną i nie wszystkie programy działały. Inny zapis do pamięci był, to było niekompatybilne. I tu taka ciekawostka, wiem, że w Polsce Unipol Bridge miał dokładnie taką samą albo bardzo podobną organizację pamięci. W ogóle tak samo, podobnie był rozwiązany właśnie z ładowaniem tych kartridży. Był pomysł właśnie zaczerpnięty z tego Timexa. No i co? No, był nawet taki kartridż, a w ogóle po to kupiłem ten laminat, bo jest kartridż, który ma emulator Spectruma 48, czyli normalnie tutaj natywnie ten Spectrum nie jest obsługiwany, ale jak włożysz... Ze Spectruma, tak? O to chodzi. Tak, jeśli załadujesz tutaj ten EEPROM ze Spectrumem, to można po prostu niektóre programy z tego zwykłego ZX-a tutaj ładować. Aha. Ten komputerek też jest na sprzedaż albo na zamianę, jeśli tam jest ktoś chętny, to można to porozmawiać na ten temat. Tak, wrzucam tu jeszcze, bo to jest, do niego jest oryginalne pudło. Tu jest ten zasilacz i tak dalej, jakaś kaseta, keyboard tutorial, graphics, home, accounting, o, proszę, home accounting, można się pouczyć księgowości tam z lat 80. Także, co, książeczki dwie, co tu jest jeszcze, no, jakiś tam beginner, czyli dla początkujących, przewodnik, no jeszcze pudełko, dużo tam różnych cudów. To czemu to się nazywa Sinclair, a nie Timex? Znaczy no Timex, ale... Wiesz co, oni razem ze sobą, Clive Sinclair był właścicielem Sinclaira w Anglii, no i potem te firmy jakoś się połączyły razem. To znaczy razem ten sam produkt, w sensie ten sam produkt wytwarzały.
No i tak się złożyło, nie wiem, nie znam dokładnie historii, ale tak się złożyło, że tym firmom nie udało się tak naprawdę wejść na rynek w Stanach, dlatego że tutaj były komputery podobnego typu, tylko lokalne, jakieś tam Texas Instruments i tym podobne rzeczy, tam Commodore PET wchodził i tym podobne rzeczy i to wiesz, takim produktowi z Europy ciężko było się przebić, no i niestety tak zostało, nie? Także to nie ma tutaj... Nie ma tutaj jakichś takich... znaczy to nie było tak, wiesz, każdy kraj miał swoje, albo można powiedzieć każdy kontynent, nie? No ale to jeszcze nie koniec tu historii, bo jest następne urządzenie. Bardzo ciekawe i bardzo rzadkie. To się nazywa Laser PC3. Portable Computer. I teraz tak naprawdę to jest na procesorze Z80 i Organizer, który no... pozwala zachować notatki, ustawiać jakieś tam w kalendarzu, jakieś tam przypominacze, książka telefoniczna, procesor tekstu, czyli tam coś w rodzaju Worda, coś w tym stylu. Można jakieś sobie wydatki na nim obliczać, no tego typu rzecz. To jest w środku prawie spektrum, można powiedzieć, tylko wyświetlacz no, bardzo skromny. Cóż, to miało być przenośne, tak? Więc nawet gdzieś będzie rok produkcji, chyba 88, o ile dobrze pamiętam, o tu jest. To miało działać na baterie, z tyłu jest ściąga, jak to wszystko, jak tego używać, to jest sprawne. No, tam kilka baterii wkładamy do środka i to urządzenie będzie działać. No i cóż, to jest też rzadka. Były ponoć wersje, zobaczcie, tu są normalnie zaślepki na modem. Ale były podobno wersje, o których tylko czytałem albo słyszałem, że właśnie były bardziej wypasione niż ta. To też jest na wymiany, na jakieś tam... Ja z tym komputerem, no tak jak mówiłem, że moim celem jest zebrać to, z czym w życiu miałem do czynienia, zwłaszcza za młodu, a tak, z tym się nie bawiłem. To są po prostu takie też rodzynki, które trzymam na ewentualne jakieś tam wymiany albo na sprzedaż. I teraz co? Tu się przenosimy dalej w świat Commodorka. No i tu pierwsza to jest kolekcja joysticków. Niestety nie mam ich zbyt wielu. To jest bardzo fajny atarowski joystick na mikroprzełącznikach. Nie do zajechania, prawdę mówiąc. Naprawdę wiele gierek na nim fajnie śmiga, fajnie się to trzyma w ręku jednym. Wiesz, także te palce pasują, drugą ręką się gra tutaj, nie? No naprawdę zupełnie inny koncept, także to wszystko trzymasz w ręku, nic nie masz, wiesz, jak przy stawkach do stołu czy coś takiego. To jest właśnie taki patent Atari wymyśliło, to bardzo trafione było. Tu są dwa amerykańskie joysticki, takie nie do zajechania. Firma się nazywa chyba Wico, o ile dobrze pamiętam. Tak, Wico. Widać. Takie prawie jak arkadę. Tak, i one, no to jest taki topór totalny, tylko są posrebrzane styki w środku, wiesz, jedna metalowa gałka, jedna blacha dotyka do czterech styków, no i tego to musiałbyś, wiesz, siekierą w to uderzać, żeby to rozwalić. Tego nie połamiesz. Naprawdę bardzo... Bardzo porządna rzecz. To wszyscy, co mieli Atari 2600, to powinni znać, nie? Tak. Też taki... To się czymś w żabki. Tak, i on taki średnio poręczny jest. To jest na zwykłych, na blachach, na stykach blaszanych. Te w ogóle są fajne kity, żeby to trochę zupgrade'ować, żeby on dalej służył, ale generalnie to się szybko rozwalało, więc no, jest dodatkowy. Jest po prostu jest serwis jeszcze tych joysticków. Można przewody kupić, wymienić ten cały laminat w środku z lepszej jakości stykami. Tak, znaczy warto je odratowywać, może głównie z sentymentu, ale... No jak ktoś się przyzwyczaił do tego, to lubi grać, chyba dlatego ten rynek się utrzymuje jeszcze. No i tutaj też taka ciekawostka, to jest te wiosełka, paddles, tak? No tutaj, wiesz, no, takie gry jak Arkanoid, jak ktoś tam chciałby się, żeby w ogóle ruszyć do przodu w Arkanoidzie i w ogóle nie rozwalić czegoś, to właśnie te wiosełka to był bardzo pomocne. No i czekaj, tu odsunę trochę ten, bo się dalej przenosimy. Co to jest? Wchodzimy w świat Commodora na razie. Krzysiu, to są enkodery? Czy potencjometry na tych joystickach? To są potencjometry. Zwykły potencjometr taki, wiesz, no. Aha. To nie jest tam, chyba jeszcze było trochę za wcześnie na enkodery, wiesz. Ale ten, to... Zwykłe PR-ki, tam nie wiem, 40 kilo, czy tam coś takiego. Rozbierałem kiedyś. Swoje lata mają.
No, ale działa pierwszorzędnie. Naprawdę w Arkanoida tutaj z Turą naprawdę śmigaliśmy bardzo, bardzo porządnie. I tu się zaczynają Commodory. No i ten najlepszy chyba to jest Commodorek jeszcze z lat 80. chyba trzeci rok, o ile dobrze pamiętam. Udało się go jeszcze z pokrowcem oryginalnym dostać. Wersja amerykańska, czekoladowe klawisze. Lekko odnowiona, no trzeba by ją jeszcze tam wybielić. Jakimś tam, to będziemy mówić o tym zaraz. No i cóż, i też w zabawach z tym Commodorem, teraz w ogóle chipy do Commodorów są drogie. Zwykle taki, no nie wiem, to około 100 zł jeden chip, albo drożej. Seedy są bardzo drogie teraz, też już nie wiem, po 50 dolarów czasami nawet krzyczą za mnie, jakiś stary seed. Chwila. Co jeszcze? No tutaj ten był trochę odświeżony. Warto kupić, starzeją się w nich mocno kondensatory, to są we wszystkich, ale w komodach to jest dosyć częsta sprawa. Dobrze kupić sobie jakiś taki kit nowych kondziorów albo samemu zebrać i to wszystko wymienić. Tylko od razu jest to widoczne na obrazie, obraz się poprawia. Wiele osób po prostu mówi, że po wymianie wiesz cały tych elektrolitów nagle wiesz mają bardziej ostry obraz. Teraz takich ciekawostek tu też mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o komodę, zobacz na to gniazdo. Nie wiem, czy je będzie dobrze widać. To tutaj. 7-8 pinów, tak? To jest DIN 8, tylko taka nietypowa, dlatego że te dwa piny górne, one nie są ułożone w okrąg, tak jak jest wtyczka, tylko tak naprawdę to jest kształt litery U, tak? Tak jak zobaczysz te dolne 7 pinów. Prosto, no, do góry. Tak, i ten wtyk można go kupić, znaczy to był tylko stosowane w Commodore. To jest gniazdo wideo. Można z tego normalnie na tej standardowej piątce, czyli bez tych górnych dwóch pinów, z pozostałych pinów, które są poniżej, wyciągniemy kompozyt wideo zwykły. A jeśli te zastosujemy, możemy z tych dwóch mamy sygnał S-video. No i warto taki wtyk sobie kupić. No nie wiem, to może parę funtów albo parę dolarów, nie są drogie rzeczy. I taki kabelek S-video sobie zrobić, bo naprawdę zysk na obrazie jest bardzo, bardzo znaczący. Także no polecam. Ja taki kabel właśnie sobie tam produkuję. Można to kupić gotowe, ale to jakieś tam chore ceny ma, zupełnie nieadekwatne do ilości, wiesz, wysiłku i części. A ten obok to do czego? To był zasilacz, tak? Nie. Tu jest stacja dysków. Stacja dysków. Stację dysków też mam, tylko ja tu nie byłem w stanie zmieścić wszystkiego. Tu mam jeszcze dużo akcesoriów, ale to wziąłem te najważniejsze, żeby... W następnym odcinku. I tu mamy co? Kartridże, takie jeszcze z Polski przywiezione. Ten jest fajny i warto go mieć, to jest ten kartridż do diagnostyki. Po prostu testuję... Do ustawiania głowic, tak? Też. Słucham? Do ustawiania głowicy w magnetofonie też. Tak? To wiesz co, to masz tutaj wtych, nie? A ten testuje całą elektronikę samego Commodora. Także powie ci, który chip, czy RAM działa, czy nie działa, czy tam SID działa, czy klawiatura dobrze działa. Jest taka wersja... Chyba, że masz chip od grafiki uszkodzony i ci nic nie powie. No tu się zabawa kończy. Chociaż jest wersja taka droższa tego kartridża, gdzie zapinasz po prostu naokoło te taśmy różne, ją wszystkie porty jeszcze będzie sprawdzał i tam można tego typu rzeczy wykryć. Na przykład, wiesz, on, żeby ci powiedzieć, jak nie może zmieniać treści ekranu, to może ekranem miga, czyli na przykład 3 mignięcia albo 4 mignięcia, wiesz, musisz znać kody błędów i to omówić, który chip na przykład jest uszkodzony, nie? Po ilości, wiesz, mrugnięć samego ekranu, także no fajna rzecz, dużo można się tym pobawić. Tu ostatnia rzecz, którą to kit jest taki, to jest po prostu stacja dysków, to jest Raspberry Pi, ale do tego jest kit. To po prostu taki pełen emulator stacji dysków do Commodora. Fajnie to warto zrobić, bo on jest 100% kompatybilny, także te wszystkie formaty D64. Czyli na Raspberry widzę. To jest na Raspberry, ale podpinasz to, wiesz, tu masz gniazda.
podpinasz to kabelkiem tak jak stację, to tutaj z tyłu, w to gniazdo. No jest jeszcze wyświetlacz, z tego na wyświetlaczu wybierasz sobie z menu, jest, wiesz, płytka w środku, nie? Którą o, zakładasz na Raspberry Pi. Jak masz gotowy kit, tylko poskładać. No dokładnie, znaczy no ja, wiesz, no, jak to już jest zrobione, gotowe, to bez sensu się tam, wiesz, wynajdywać jakieś dodatkowe. To jest gotowy kit, poskładać. Można dobry emulator stacji dysków, taki pełen emulator, czyli każde gry, każdą grę wczyta. No i co? Kolejny, ten jest NTSC, tak? To jest amerykańska wersja. Tu jest odnowiona polska wersja Commodore C64, tego ostatniego, który wychodził. Wybielona ładnie. Wiesz, no, wybielona ładnie. Kąpał się tam w tym do włosów, w tym lotion cały, w tym takim płynie, co do wybielania włosów czy do czegoś tam. Tu niestety peryhedralu w Stanach nie można dostać za łatwo. No więc trzeba szukać środków zastępczych, jest taki żel, którym się to smaruje, wiesz, no wtedy ładnie bieleje wszystko, nie, on jest, wiesz, normalnie był taki... Łącznie z napisami, tak? No, wiesz, szczerze to tak, widzisz, jak przyjrzysz się tu w róg, to no. trochę oberwała ta naklejka, ten, ona widać takie chipy ma, nie, takie w jakieś tam... No, ma trochę. Odeszło pod spód. Trochę odeszło, no to trzeba uważać, ale no mimo wszystko to efekt jest i tak bardzo dobry. Jak ten komputer wyglądał gorzej niż to, co tutaj masz, to było naprawdę taki... O, już... to aż tak? Aż tak było, to z takiego koloru, widzisz, z takiej żółci, to do takiego białego ci to wyczyści bardzo ładnie. A powiedz mi, czemu to jakiś inny plastik jest na tym szarym? Weź tam niżej troszeczkę na tego drugiego. No teraz pokażę. To jest żółknięty, to jest ten sam plastik. Ale chodzi plastik. O to, zobacz, że nie wszystkie klawisze. Jest to nie umiem. Aha, racja. Nie, tak, te z innego plastiku widocznie to było robione. One żółkną albo wolniej, albo inaczej, wiesz, po prostu. Te były białe, tamte szare, no. Tak, no i jakoś inaczej. Tu zresztą pamiętasz, jak ten timer, jak tego Timexa się przyjrzysz, co byliśmy, on też, znaczy trzeba by też popatrzeć, ale też nie wszystkie klawisze na zdjęciu lepiej widać. Niektóre są bardziej żółte, inne mniej, nie? Także tutaj nie znam się na chemii, nie wiem, jakie tam zjawiska do końca zachodzą, ale jest to, tak się czasem to odróżnia jedno od drugiego. Tutaj też zobacz, na przykład klawisze, obudowa z żółkła mocno, klawisze szare tak sobie, a kabel, no. który był pod spodem, jest taki, wiesz, ładniutki szary, nie? Także to tak, ten proces jakoś dziwnie przebiega, nierównomiernie. Może niektóre części mniej są podatne, inne bardziej, coś w tym stylu. Teraz co, tu do tego, to jest paloski, ten Commodore. No, na wersja, europejski. Na Europę, tak, ale tu widać, że tam rdzy trochę w środku, widzisz, na tym radiatorze tam trochę. Ekranie, tam jest ekran taki, no, ale sorry, to wcale tym, nie musi być rdza, słuchaj, bo tutaj tak za bardzo ja nie widzę, a może rdza, bo nie często, tak, gęsto były przyklejane na budapren do budowy ekrany. Znaczy, tu masz rację, to jest ekran i to nie jest rdza, tylko po prostu to chyba było niklowane, wiesz, i tak zaczął ten nikiel jakoś odchodzić, czernieć. Ja próbowałem to polerować, ale poddałem się w końcu, za dużo roboty. Wiesz, jeszcze jak od zewnątrz to pół biedy, gorzej jak ten nikiel wpadnie na płytkę. No tutaj ja napiszę na forum, to był taki dosyć fajny, taki ciekawy błąd w tym komputerze, bo był uszkodzony chip od kontroler klawiatury, to tam taka wredna dosyć naprawa, ale warto to, wiesz, się z tego wnioski na przyszłość dla potomnych wyciągnąć. Tutaj jest SD Box, nie wiem, w Polsce to sprzedaje jakiś tam Magic, który można załadować programy D64 z karty SD, nie? Czyli wkładamy ją tutaj, wybieramy sobie z menu. Tak, to jest gniazdo na SD, nie wiem, czy to widać. Ale... I to zwykłe Commodore i od razu z gniazdem SD? Tak, dokładnie. I taki kartridż gościu jakiś wyprodukował. I to mydelniczka też na tym kartridżu powinna być. Tak, wszystko. Znaczy, wiem, że NTSC ma kłopot chodzić z tym kartridżem, no ale wiesz, mało kto ma w Polsce Commodore NTSC, także... Aha. Ale te paloskie bardzo ładnie chodzą. O, tu nawet chyba, czekaj, widać kartę? Widać mam. Widać. O, widzisz, także... I 8 giga ci to wyjknęło? Tak, bez problemu. Wszystkie gry możesz jakie tylko... Tylko wiesz, wtedy się męczysz, żeby je wybrać z menu, bo masz tam... Żeby je znaleźć. No tak, ileś tysięcy, wiesz, linii do przewinięcia, także to takie jest trochę upierdliwe. To wejdzie nawet 16, bez problemu, tylko że wiesz, to tak kiepsko się to obsługuje, wiesz, bo musisz tylko EF-y masz, nie? To no góra, dół, wtedy tam return, nie? Także...
No dobra, i jedziemy dalej. Już kończę prawie. To jest maszyna, która się nazywa Commodore 128D. Przed renowacją przyjechała niedawno. Wersja PAL, widać żółta, jak nie wiem co. Klawiatura. Bardzo mocno opalona. I teraz zobacz, jaka śmieszna rzecz. Ten komputer był tak zrobiony, że on miał być przenośny, czyli on ma rączkę. No. Jak go wywrócisz do góry nogami, to pod spodem można schować... Nie. Można schować klawiaturę, cały ten przewód. I klawiaturę się podpina z tyłu pod tą obudowę. Czyli tak naprawdę dostajesz taką walizeczkę, nie? Łapiesz za rączkę i go nosisz. W plecaku monitor. Tu łamany ten. Mam tą część, będę tam klawiaturę ratował. No i zobacz, jak to dziwnie zżółkło. Ta część, która była na zewnątrz, jest biała, a to, co było schowane, jest żółte w cholerę, nie wiadomo czemu. Albo może inaczej, to... albo może tak długo stał na biurku i od słońca. No. Nie, no, on stał w piwnicy, stał chyba jakieś 4 albo 5 lat. No, to kondensatory masz do wymiaru. No na pewno tam jest dużo, ja tu raczej tak, wiesz, no tu chyba nawet jeszcze... Wiem, że flop nie działa, no to czeka na swój czas, nie? Ta odłamana część. Niestety tu polskie linie lotnicze nie popisały się, nie? W transporcie. No nic, no to jeden z takich właśnie tu kolejnych projektów. To ty z Polski ściągnąłeś sobie tam do tego, do Stanów. Słucham? To z Polski przyleciało do ciebie? Tak, z Polski. Tak, z Polski ciągnąłem to. W Stanach też to jest, tylko że jakieś tam w ogóle nieporównywalnie większe pieniądze. To takie, żeby dostać dobrego 128D, to czasem nawet $500 trzeba zapłacić. Także nie wiem, czy 8 bit. Od... 8-bitowy, tak. On miał. Znaczy, on ale miał, nie, mi chodzi o to, że ten. Czekaj, jaki. YouTuber na YouTuberze. Guy 8 bit. Tak. Coś takiego pokazywał. Znaczy on, wiesz, on też ściąga, tylko że tam facet to już tam wyczynowo robi, nie? Mówiłem, u mnie to tylko to, z czym miałem do czynienia i to tak w małym zakresie, wiesz, także nie wszystkie maszyny naprawdę, nie muszę mieć wszystkiego, to jest tylko te, którymi, wiesz, się bawiłem, jak byłem mały. No i tu jest, ja to pokazywałem. Poznaję teraz to. Poznajesz. Wyszedł taki mały komodorek. On ma podobny właśnie ten chip, ten w środku, tą elektronikę, która jest w joysticku u ciebie. Mhm. No i co to robi? No generalnie potem możemy się połączyć, ja mogę spróbować to ukazać. Jest tu w środku taka miniaturka komodora, tak naprawdę. I to, wiesz, ci Chińczycy, którzy... Czekaj, na chwilę odłożę ten telefon. Dobra. O, tak to wygląda. Taki box jest w środku. No i w środku jest taka mała miniaturka. Jest joystick, który wygląda dokładnie tak jak twój. Tylko że to jest joystick. No i za co on ma? HDMI, zasilanie po tym micro USB czy mini USB. No i tu ma dwa USB i włącznik. A to wszystko to jest sztuczne. Tu, wiesz, tego klawisza nie wciśniesz. To jest takie, wiesz, tylko dla bajery. Imitacja. Imitacja, tak. 2004 rok produkcji. Joystick, który wygląda podobnie do twojego, ale podłączasz go po USB. I teraz, co tu jeszcze jest ciekawego? Tu gdzieś na tym pudełku pokazują, jak on ma taką karuzelę gier, nie? Czyli widać, że możesz po prostu z menu wybierać, przesuwać tym joystickiem, wybierać kilkadziesiąt gier, albo wpiąć po USB, wpiąć po prostu kartę SD, albo tam gdzieś tu mam jakąś nawet, jakiegoś tam pendrive'a i z tego, i z tego ładować gierki. Nie wiem, powinienem mieć jakiegoś chyba z grami. No i cóż, no to jest, co tu jeszcze o tym powiedzieć. No fajna zabawka, no podobna do tej, którą masz w tym... No nie, no teraz to już jest chyba za 20, może 25, to jest jakaś tam stara cena. Co fajnego, ta sama firma, bo to jest ta wersja mini, nie? Mhm. Ta sama firma wypuściła w grudniu ubiegłego roku wersję pełną, z działającą klawiaturą. To się też nazywa DC64, tak?
Tylko widzisz, ta jest mini, a tą, którą teraz w Europie można kupić, to jest taka normalna, która wygląda jak właśnie jak ten, jak wiesz, ten czekoladowy komodorek. No i to jest coś, co na to poluje obecnie. Wymiary macie jest... jak te duże, czy też takie mini? Ale minimalnie większa, parę milimetrów. Tam na YouTubie jak poszukasz, to porównują te dwa. Ten nowy jest troszeczkę szerszy gdzieś tam, wiesz, tam było milimetr czy coś. Ale klawiatura działa, tam naprawdę ciężko się do czegokolwiek przyczepić. No poza tym, że nie ma tych wszystkich portów z tyłu, nie? Tak? Czyli w tym nowym, tym C64, no to masz tak naprawdę tylko pełno gniazd USB naokoło, no i to wszystko. Nie podepniesz stacji starej do niego, wiesz, żadnych tam peryferiów, jakichś tam kartridży, to w ogóle nie zadziała. Po prostu to jest w zasadzie to samo, co tutaj, tylko że tak, działająca klawiatura. Tak, HDMI. To tak jak działające PC-ty, nie? Ma działającą klawiaturę, wszystkie F-y działają, wszystkie te, wiesz, klawisze. No i ma huba USB, no i to wszystko. To taki sprzęt jest. Także... No to fajnie. No dobra, to w dużym skrócie to wszystko, co tutaj jest. To jest jeszcze mnóstwo peryferiów, które tam ewentualnie kiedyś można następny odcinek zrobić. No i to tyle. To tyle mniej więcej. Dobra. Aż się spociłem od tego gadania. To teraz na Ruszta, dawaj tego Urana. No Ryszard, też? No ja mam taką kolekcję mniejszą, dużo. Już nie będę mówił na temat Timexów, bo już Krzysiek powiedział aż tak. Nie, no musisz powiedzieć to, spektrum. Co tam jest. Ale może zróbmy część praktyczną. No ja mam o jedno więcej, że mam taki oto monitor. No, zrobisz to. Zielony. Tak. No i co? Przejdźmy do praktyki. No. Jak się to ładowało? I zaraz czekamy i modlimy się, żeby się załadowało. Nie oddychamy. O, idzie. I odcinek będzie trwał 3 godziny. No nie, no. To nie, jest, no 30 minut kaseta. Na razie działa. Tam na kasecie więcej wchodziło, także nie całość. To wiem, że ten program mi wchodził. Niestety wiek niestety robi swoje w taśmach i no nie wszystko się czyta. Ale czasy. No, także to, pamiętam, to, przypominają tak się czekało, podniło się, potem ktoś kopnął w kabel, to... wyłączył i na nowo. No to było, wiesz to, każdy kto przy tym siedział, to... Wytrzymywał. Ale monitor to jest normalnie, no bajka, to jest stary Neptunek. No się zakręci wokół, nie? Tak, wszystko z góry, to jest normalnie ten, tylko monitor, z więcej ma zaślepki. I numer szkoły. Co? I numer szkoły. No już ta szkoła, to bo to właśnie się wyzbywali, no ja to stąd właśnie zdobyłem, jakieś tam szkoła, nawet nie wiem jaka. No niestety to jest standard. Trzeba ustawić głowicę. Zawsze był śrubokręcik do tego wszystkiego potrzebny. Głowicę ustawiłem to musowo. Wyczyściłem, ustawiłem po takim postoju. Też taki magnetofon znalazłem w moich zasobach piwnicznych. A pokaż co za magnetofon masz do niego. Taki zwykły. Bo to do tej meksy nie było dedykowanych magnetofonów, ale... nie? No, to nie, inny też miałem gdzieś, ja nie wiem, właśnie jedno pudło jeszcze, też Commodora miałem innego, chciałem go dziś pokazać. Za dużo tego wszystkiego jest, nie mogę znaleźć. Ciężko się zebrać, wiesz, parę godzin z tymi pamiętami. No, dalej się ładuje, także niestety. Ale... Nie ładuje. No. No nie, no, znaczy program idzie, ale... nic z tego, więc zrobimy takie cóż, bo tu się to znalazłem. I możemy sobie zrobić jeszcze raz restart. Niestety reset jest pstryk, pstryk. Szybko. No i lecimy tu z koksem. I ten zielony kolor robi robotę.
Bursztynowe jeszcze były, nie? Pamiętasz też? Chyba. Tak, ale to były Herkulesy chyba do PC-tu. Tak. To nie, nie, ale dokładnie. nie było tych? Coś kojarzę tam. A, nie weszło. Jeszcze raz. No i wyzerowane liczby. Poziomy nie pasują. O, cicho. O, właśnie. Dopiero zaczęło. Tak. I się ładuje, to się teraz powinien... cicho, się modlcie, nie dmuchajcie, nie pukajcie, nie trzaskaj drzwiami. Wszyscy do pacierza. Tak. Też się pokazuje, bo to tak graficzka zawsze tak po kolei leci, czasami liniami to idzie. I będzie ten piękny dźwięk za chwilę, ale to jeszcze jest ile, 2 minuty. W międzyczasie jak się ładuje, ja pokażę, bo Krzysiek pokazywał też dyskietki. No. Ja też takie coś mam. 3-calowe. Tak. Z tą pojemnością to nie wiem, mi się zdawało, że jest 90 kB, ale mówisz nie. Tu mam troszkę więcej ich. No. Flop do tego wygląda, to jest cały zestaw. Nie wiem, czy widać cały zestaw. Widzę, 3 sztuki. I jeden flop na jedną maszynę, tak? Nie, tu jest flop. No. Tu jest kontroler do tego, gdzie taśma idzie. Aha. Przyciskiem reset. A tu jest na dole cały zasilacz. Niestety nie jest to zbyt wygodne i poręczne. Tu jest cały zasilacz do tego. No. Takie 3 cegiełki do tego muszą być. Przetwór nic nie było, przynajmniej nie było zakłóceń. Tak, i to się ładnie, ja pamiętam, że ja to odpalałem kiedyś i to pięknie chodziło, momentalnie otwierało, a jakoś nie wiem, coś to nie chciało mi dzisiaj ruszyć. Chciałem się przygotować, byśmy sobie z dyskietek tutaj matematyczne zadania rozwiązywali. Dobra, zobaczymy, jaka... co tutaj się gra może. No, a gra jeszcze ma... Zobaczcie, ile kiedyś było trzeba czekać na gierkę, no. 8-bitową. Tak jest. To... I się czekało, to były godziny. Jeszcze 10 sekund? Tak. No dobrze idzie, dobrze idzie. I jest. Ktoś coś niezbyt fałszył ten. Zafałszował? No, ktoś... Oczywiście, się ten głos idzie z monitorka. Czyżby to był Montezum? Nie, nie, to... Z kluczykami. Maniac Miner taki. Nie wiem, co to jest dokładnie. Nie, to nie jest Montezum. Gdzieś tu się jakoś podskakiwało, o. Prawicz, to było... jest góra, aha, tu. Hop. Idziemy. A, zażarło mnie. Trzeba podskoczyć. Aha. I pograłem. Ale to jest Timex, no. Także działa. Nie wiem, czy to jest wad, czy coś z tym programem, bo tak fałszuje troszkę. No coś tu... Nie pamiętam tego dema na początku. Grę pamiętam, ale nie tej muzyki. No, takie coś. W każdym bądź razie działa i można grać. No ja no dużo krócej niż Krzysiek. Ja na razie mam tylko tyle. Jak odszukam coś, to w następnym odcinku znowu coś pokażemy. No to ja się nie pochwalę. Słuchajcie, bo ja nie mam takiego skansenu. Znaczy nie to, że skansenu, tylko ogólnie. No masz tego Joya, to tam... Ale właśnie o to chodzi, że chciałem pokazać i chciałem go rozebrać i zobaczyć jak to... no. Taki joystick. A, i samoróbkę SNES-a. Ale to potem. Znaczy SNES-a. UZ-boxa. No. Zobaczcie, to się ładuje w ten sposób. Normalny basic, load,
samo się wykonuje run. Zrób mój głośniej troszeczkę, nie? No i co? Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 29 gier. Ale jedna gra, która tutaj jest, to ta, o której wspominałeś, Krzysztof. Mission Impossible. Impossible window, Mission. Tak? No. Tylko jest zwykła i dwójka, nie? Zobaczymy, jak ta zwykła wygląda. No, trochę szybciej się ładuje niż to. No, troszkę szybciej się ładuje. Wiesz, one siedzą w romie. Ale słuchajcie, jak to ma grafikę? Znaczy, nie to, że grafikę, muzykę. No, jest winda. Jakaś szum kwantyzacji słyszę. Co tu trzeba zrobić? Szachy zagrać, nie? Szachy zagrać, tak? No są... ty kurde, już wiem, co trzeba zrobić. Tylko nie wiem, którym przyciskiem. Trzeba dwa takie same pola znaleźć, czyli to i to. I co? I jeszcze trzeba... Nie wiem, o co kaman, nie wiem. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć głupia gierka. No, sądząc po tytule... Bardzo trudna do skończenia, tak? Tak jest. Zgadza się. Nie, no trzeba by było się wtajemniczyć, bo teraz to nie... No jest, ta czołówka to jest... O, Cybernoid 2, to nie wiem, ale tutaj jest właśnie ta dwójka, to jest okej, okay, bo to trzeba tylko po prostu przejść, to już... już wiem, o co chodzi, nie? O, słyszycie? Ona nawet gra! Nawet gada ludzkim głosem. Dobra, wchodzimy dalej, start. Czyli to nie o tą mi grę wczoraj chodziło, ale jest git. O dobra, jest winda. Tak, jest winda. Wchodzimy w planszę. Tu jesteśmy na górze. Przejdę. A kurde, zabił. Sproszkował mnie. No co jest? Czemu w tą stronę poleciał? A nie było słychać. Nie. Tu jakieś hotele. Gdzie jest wyjście? Tutaj było wejście. Na górze było wyjście. To po co ja tu wchodzę? A kurde, centralnie na ognia. No takie były gry, no co zrobisz? Ale nie były takie łatwe te gry, jak się dawało. No trochę to dawało tam do... Widzisz, to naprawdę, no kurczę, że to jednak ich tam zakręciło. Już grafika nie przeszkadza tak bardzo, nie? We'll be right back.
widzisz, jakbyś miał wypukły telewizor, to byś tą plamkę miał mniejszą. To pomyślę, wygnę go na drugą stronę, tam się no Bóg zaprze, jeden w środek i będzie taki jak trzeba.